Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj, zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Przechowywanie i Transport we florystyce. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Czasem kwiaty muszą przebyć długą drogę. Jest to materiał bardzo delikatny, dlatego są trudnym obiektem do transportu. Trzeba doskonale znać wymagania roślin, aby zapewnić im komfort podczas podróży. Transport dobrze znoszą gerbery, goździki, tulipany i chryzantemy. Bardzo wrażliwe na transport są frezje i róże wielkokwiatowe. Właściwe przygotowanie materiału roślinnego do transportu zaczyna się w momencie zbioru. Kwiaty, które przeznaczone są do transportu na duże odległości, tnie się we wcześniejszej fazie pąka niż te, które zostaną odstawione bezpośrednio do kwiaciarni. Gatunki lub odmiany wrażliwe na choroby należy przed ścięciem opryskać fungicydem i poczekać, aż obeschną, gdyż pakować można tylko suche kwiaty. Natychmiast po zbiorze materiał roślinny powinien zostać umieszczony w chłodni. Goździki i tulipany przechowujemy w chłodni na sucho. Większość kwiatów, a zwłaszcza róże, chryzantemy i gerbery, musi być przed wysyłką umieszczona na kilka godzin w wodzie. W trzecim etapie kwiaty poddajemy zabiegowi kondycjonowania. Na zabieg ten prawie wszystkie kwiaty reagują pozytywnie. Kondycjonowanie roślin to zabieg polegający na krótkotrwałym umieszczeniu roślin w roztworze odpowiedniej pożywki. Znaczenie tego zabiegu polega na zabezpieczeniu rośliny przed szkodliwym działaniem etylenu. Kolejnym etapem jest pakowanie. Zasady obowiązujące w krajach Unii Europejskiej. Opakowanie jednostkowe musi zawierać 5, 10 lub wielokrotność 10 sztuk. Każde opakowanie jednostkowe musi zawierać kwiaty cięte jednego rodzaju, gatunku lub odmiany o tej samej klasie jakości oraz stopniu rozwoju. Opakowanie musi odpowiednio chronić towar. Papier lub inne materiały, będące w bezpośrednim kontakcie z kwiatami ciętymi, powinny być nowe. Każde opakowanie musi zawierać szereg informacji przy czym obowiązkowe jest podanie nazwiska i adresu spedytora albo pakującego oraz charakterystyka produktu. Ostatnim etapem przygotowania do transportu jest wstępne schładzanie. Schładzanie kwiatów przed transportem jest zabiegiem bezwzględnie koniecznym. Najprostszym sposobem wstępnego schładzania kwiatów jest pozostawienie ich w chłodni na kilka godzin w niezakrytych opakowaniach. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.